Chcemy decydować o sobie, nic o nas bez nas. Z takimi hasłami przed chocianowskim ratuszem pojawiła się grupa mieszkańców Parchowa. Iskrą zapalną do zorganizowania zgromadzenia publicznego stała się budowa drogi w ich wsi. Sołtys odczytała listę postulatów, w tym m.in. Nie mamy dróg, nie mamy kanalizacji. Nasze dzieci nie mają bezpiecznej drogi do szkoły. Wielu z nas niejednokrotnie uciekało do rowu przed przejeżdżającą ciężarówką. W czasie deszczu topimy się w błocie. W czasie suszy wdychamy tumany kurzu unoszące się nad drogą. Przebijamy opony w rowerach i w samochodach. Wymieniamy zawieszenia w autach o wiele częściej niż inni mieszkańcy gminy. Mieszkańcy, którzy na nową drogę czekają od kilkudziesięciu lat, głośno wyrażali swoje niezadowolenie zarówno przed ratuszem, jak i potem w gabinecie burmistrza. Mieszkamy 2 metry od drogi, tak były postawione bardzo dawno domy. Mamy kurz w zębach 24 godziny na dobę. Jest tragedia, po prostu kto nie mieszka, ten nie wie, ale kto mieszka, to tutaj przyszedł i potwierdzi. W gminie Radwanice nawet jest dobra droga w polach, a ko mojego domu jaka jest droga? No kiedy, ale kiedy doczekam się? 366-metrowy odcinek drogi w Parchowie ma być wybudowany za około 400 tysięcy złotych, tyle zaplanowano w budżecie gminy. Sołtys wsi powołuje się na wyliczenia, z których wynika, że nieco więcej, bo 482 tysiące złotych wystarczą na budowę aż 2 kilometrów, 300 metrów tej drogi, inną metodą niż to proponuje Urząd Gminy. W tej sprawie do urzędu wpłynęła uchwała zebrania wiejskiego. Żeby dać do ich dyspozycji 470 120 zł netto i przekazać im wszystkie uprawnienia, oni zrobią, wyrównają drogę, położą na to asfalt. Ja nie jestem szaleńcem i nie mogę się po prostu na takie sytuacje zgodzić i praktycznie być posądzany o zmarnowanie pieniędzy. Na pytanie, kiedy cała droga zostanie wybudowana, burmistrz Skibicki odpowiedział, że w następnych latach, jak będą pieniądze. Takie rozwiązanie mieszkańcom nie odpowiada. Na pamiątkę swojej wizyty zostawili włodarzowi gminy laurki od dzieci z prośbami o nową drogę.